Szkło to szlachetny i piękny materiał, z którego powstają zarówno funkcjonalne, jak i ozdobne przedmioty. Między innymi szklanki, karafki, kieliszki, dzbanki do napojów i wiele innych. Człowiek przed wiekami opanował technologię wytwarzania szkła i z tej umiejętności korzysta do dzisiaj. Choć obecnie dostępne są technologie pozwalające produkować szklane przedmioty na dużą skalę, to wciąż są miejsca, w których to nowe łączy się z doświadczeniem, wiedzą i kunsztem pracy ręcznej. Tak jest w hucie szkła Krosno Glass. Krosno ma już długoletnią historię, bo zaczęło swoją działalność w roku 1923, także w ciągu tych prawie 100 lat rozwijaliśmy się w sposób dynamiczny, ale jak to zawsze w tak długim okresie, spółka miała trochę lepsze i trochę gorsze momenty. Natomiast przez cały ten czas Krosno było bardzo znanym i liczącym się i cenionym producentem szkła produkowanego ręcznie, szkła formowanego w sposób ręczny. Słynęła nie tylko z jakości tej produkcji, ale również z wzornictwa, które zawsze przez cały okres funkcjonowania firmy było wizytówką i znakiem rozpoznawalnym firmy. Pomysł na nową kolekcję powstaje przede wszystkim w głowie projektanta. Trzeba go jednak przenieść na papier, a następnie na model cyfrowy. Stworzyliśmy nową markę premiową, Krosno Design, która korzysta z projektów światowej klasy projektantów wzornictwa przemysłowego. Jesteśmy między innymi partnerami Karima Rashida, który jest jednym z topowych projektantów, ale mamy również w swoim portfelu projekty może troszkę mniej znanych, ale bardzo dynamicznych, dynamicznie rozwijających się projektantów. Żeby mieć pewność, jak dany przedmiot będzie wyglądał w rzeczywistości, wykonywane są wydruki 3D. Do prototypowania można użyć materiałów żywicznych, które imitują szkło. Gdy koncepcja projektantów jest gotowa, do pracy może przystąpić dział produkcji. W zestawiarni przygotowywany jest zestaw szklarski, a więc zmieszane surowce, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy. Stanowi on 70% składu szkła. Do produkcji ręcznej, a także do produkcji kieliszków w dziale mechanicznym wykorzystywane jest szlachetne szkło typu krystalin. Technologia produkcji zależy od rodzaju wyrobu. Ręcznie wykonywane są przedmioty o bardziej skomplikowanych kształtach. Mechanicznie wykonuje się przedmioty produkowane w dużych seriach. Przyjrzyjmy się pracy ręcznej. Najpierw muszą powstać formy. Te, które posłużą do produkcji małych serii, wytwarza się z twardego drewna bukowego. Do większych serii potrzebne już będą formy żeliwne. Wyłożone są korkiem, dzięki czemu można obracać materiałem podczas wydmuchiwania. Formy małych przedmiotów, np. korków do karawek, powstają z miękkiego kamienia narzutowego. Już na tym etapie dużo jest pracy ręcznej. Huta wciąż potrzebuje specjalistycznych umiejętności modelarzy, kamieniarzy, tokarzy, a nawet kowala, który przygotowuje narzędzia pracy hutników. Idziemy dalej. Na podejście hutniczym agregatu szklarskiego pracuje 9 zespołów, które w tym samym czasie mogą przygotowywać 9 różnych asortymentów. Piec wyposażony jest w wannę o pojemności 75 ton. Do takiego pieca trafia zestaw szklarski, który w temperaturze 1500 stopni Celsjusza przetapiany jest w bezbarwną masę szklaną. Ten zespół pracuje nad kieliszkiem. Za pomocą piszczeli hutnik pobiera porcję masy szklanej i formuje bańkę, która jest fundamentem wyrobu. Na bańkę następnie pobierana jest dodatkowa porcja i w formie wydmuchiwany jest kształt kieliszka. Po prostowaniu formowana jest nóżka i na końcu dokładana jest stopka. Choć jest to praca ręczna, rozmiary kieliszka muszą być powtarzalne. Tutaj z kolei powstaje dzbanek.
Po uformowaniu wyrób odbijany jest od piszczeli. Trzeba go podgrzać w drumli hutniczej i odciąć naddatek. W ten sposób powstaje kształt obrzeża. Na koniec doklejane jest ucho. Zobaczmy jeszcze, jak przebiega produkcja wazonów metodą cichodmuchaną. Bańka wyrabiana jest w masie kolorowej. Na nią nabierana jest masa bezbarwna. W formie wydmuchiwany jest kształt wazonu, jednak bez obracania. W ten sposób produkowane są wyroby, które nie mają kształtu walcowego. Po wytworzeniu wyroby przenoszone są do odprężarki. Tutaj w kontrolowany sposób są studzone, bez kumulowania naprężeń. Po odprężaniu odbywa się kontrola jakości i naszym kolejnym przystankiem jest wydział obróbki. Widzimy kieliszki. Po odcięciu naddatku technologicznego szlifowane są obrzeża. Ściągane są krawędzie zewnętrzna i wewnętrzna. Żeby z kieliszków można było bezpiecznie pić, obrzeża są zatapiane. Na koniec wykonywane są zdobienia. Najpierw powstają nacięcia, które później się szlifuje. Wszystko odbywa się według wzoru. Tak wyglądają gotowe wyroby z Wydziału Produkcji Ręcznej. Dla porównania odwiedźmy jeszcze Wydział Produkcji Mechanicznej. Proces odbywa się według tego samego schematu. Praca jest jednak w pełni zautomatyzowana. Krosno inwestuje również bardzo mocno w rozwój produkcji mechanicznej. W ciągu ostatnich 4 lat, od 2016-2017 roku, zainwestowaliśmy znaczące kwoty po to, żeby zmodernizować zakład, po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Krosno Glass jest nowoczesnym, efektywnym producentem również szkła mechanicznego. Surowiec topiony jest w temperaturze 1500 stopni Celsjusza. W automatach odcinana jest kropla szkła, która trafia na stolik roboczy. Po wydmuchaniu bańki wyrób jest kształtowany we wnętrzu formy. Po uformowaniu, podobnie jak na Wydziale Produkcji Ręcznej, następuje odprężanie. Dalej odcinany jest naddatek i po szlifowaniu zatapiane są obrzeża. Kontrola jakości odbywa się automatycznie. Przy użyciu układu 13 kamer wyrób odnoszony jest do wzorca. Zdobienie wykonywane jest metodą sitodruku mechanicznego. Farby organiczne utwardzane są za pomocą lamp UV. Farby ceramiczne utwardza się w piecu tunelowym. Do produkcji kieliszka zastosowano układ dwóch zasilaczy. Z pierwszej porcji szkła wytwarzana jest czarka. Z drugiej metodą prasowania powstaje denko. Następnie czarka i denko są ze sobą łączone. Noga kieliszka jest odciągana. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do laboratorium. Na bieżąco badany jest tu skład chemiczny szkła. Sprawdzane są też naprężenia. Za pomocą spektrofotometru kontrolowana jest bezbarwność materiału. W ciągu miesiąca Krosno Glass produkuje ponad 6 milionów sztuk wyrobów szklanych. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.